Alessandro przygotował wstępny plan, jakby zarys takiego filmu. Wiedzieliśmy, że to będzie w tej samej scenografii z wykorzystaniem tych samych ujęć, ale można by je troszeczkę odmienić i wprowadzić więcej charakteru, że się tak wyrażę, do całego filmu. I wtedy pojawiliśmy się my, zaproponowaliśmy różne rozwiązania. Bohater, którego widzimy, jest ostatnią osobą na świecie, która w tym opuszczonym składowisku, gruzowisku odkrywa płachtę, znajduje samochód i tak naprawdę zaczyna się czysta frajda, przyjemność, zaczyna się bawić tym samochodem. Abarth nie był typową reklamą, przy jakich zwykle pracuję. Dostaliśmy w zasadzie gotowy materiał, zmontowany już. Gdy go zobaczyłem, stwierdziłem, wow, co mam przy nim jeszcze robić? Jest tak naprawdę gotowy. Dopiero po rozmowach z reżyserem okazało się, że mamy tam sporo do zrobienia. Najtrudniejszym etapem w realizacji całego projektu było wytrakowanie ujęć, ponieważ montaż jest kosmicznie szybki. Nie widziałem tak szybkiego montażu. To są niecałe sekundy na ujęcie. Bardzo dynamiczne są to ujęcia, gdzie auto przejeżdża z lewa na prawo. W tle widzimy rozmazane coś. Ciężko rozpoznać w ogóle kształty mijanych obiektów. I wytrakowanie tych scen było naprawdę bardzo ciężkim etapem. W momencie, w którym Piotr, supervisor, pokazał mi, rozłożył tak naprawdę na czynniki pierwszą, ostatnią scenę, to byłem naprawdę w ciężkim szoku, jak dużo pracy zostało włożone na tym ujęciu, żeby ono osiągnęło taki efekt, jaki widzimy w tym spocie. To jest wielkie szczęście tak naprawdę moje, że mogę pracować z jednej strony z reżyserem pokroju Alessandro, a z drugiej strony mieć wsparcie zespołu, który potrafi te wszystkie pomysły zrealizować. Bardzo się cieszę, że mogliśmy coś takiego stworzyć. Nie będę skromny, jak powiem, że w Platiżu to nasza codzienność. Po prostu tworzymy platynowe obrazki. I tak było też tym razem.